Smoke na zajęcie i czyżby szybki atak na bombsite? A no tak to wygląda. A może fake na galerii, zaraz się przekonamy. Teraz jest podejście do konektora, zajęta pozycja. No ciekawy flash. Pomysł, jest flash na dżunglę, żeby szybko zająć pozycję. Dobre wyjście graczy terrorystów. Znakomity start tej rundy, ale Robs już z eliminacją. Hades od respa, on cały czas czeka. Hades, co to była za pestka? A więc przebudził się Bóg umarłych. No i dycha, on też. No Polacy teraz w natarciu. Oni teraz dają przewagę ekipie Ents, chociaż przy Karigan, ale Hades znowu trafia od respa. Nieprawdopodobny heady od Hadesa, ale teraz złapany. No i dycha, wszystko w jego rękach, sam na dwóch. Właśnie on przy życiu walczy jeszcze dycha, ale tu będzie mu ciężko. Broki i twist przyniósł. Dycha! I tak to właśnie wszystko robią terroryści. Teraz wejście galerią. Trafiony jednak Madden, ale świetnie Hades się dysponowany z karabinem. Hades po raz kolejny. No co się dzieje, Olek? Jak on dzisiaj trafił z formą. Granat zapalający, Karigan musi uciekać w BS, chociaż to się udaje. Podniesiony scout przez niego, ale cały czas obijany. Teraz jednak ginie Hades, trzeba uważać, bo Rain dokłada eliminację i robi nam się dwóch na dwóch, niebezpiecznie. No ale teraz dycha obijany znów, ale był Spinks do pomocy i wszystko w rękach Reina, a Spinks w końcu ją daje o sobie znać. Siemanko, zapraszam was do sprawdzenia stronki hellcase.com, gdzie możecie otwierać skrzynki i wygrywać skinki do CS-a. Skorzystaj z mojego kodu Mateo na darmowe 70 centów i 10% bonusu do wpłat. Na stronce możecie również ulepszyć swoje skiny za pomocą upgradera, brać udział w bitwie na skrzynki z innymi użytkownikami i wiele, wiele więcej. Link znajdziecie w opisie. Ale dycha, widzimy, że już odpuszcza pozycję, będzie schodził do piwnicy, żeby zachodzić całą akcję. No on też oczywiście musi pomagać kolegom. A więc teraz jest ten atak, Palak na ławkę, tu Broki w końcu wychyli, Broki nie pomylił się, ale frag dla Spinksa z pałacu, no i teraz obijany mocno Broki, Madden i Hades, oni trafiają, 3-2, no i wiemy o dyszce, chociaż ten złapany w piwnicy, ale też nie pozostawał dłużny Twistowi, on go bardzo mocno obił, 19 tylko punktów życia, przerzucona broń, żeby Karigan też miał karabin, już wyciąga AK-47. Chowa się Hades, chowa się Madden. Grać na czas to jest najważniejsze. Madden z eliminacją, Karigan jeszcze odpowiada, ale widzimy, jak bardzo go to zabolało. 9 punktów życia, no i Hadesik, Olek, wszystko w jego rękach. Bomba podłożona w dobrym miejscu, Madden fuse'a Karigan. On po prostu czeka, Hades powolutku wychodzi, Hades! I ta decyzja się spłaca. Potrzebował trochę czasu, zespół potrzebował się też nauczyć innego stylu gry od niego, ale teraz no, funkcjonują naprawdę świetnie. I Madden będzie mógł namieszać pod bombsite'em B na razie. Niezauważony teraz, Madden, no to delikatne problemy, ale jest eliminacja, a dziwne, że ten short był odpuszczony, ale Karigan jeszcze reaguje. No to jest jednak trójkowe ustawienie w defensywie w tym miejscu. Dzięki temu walka na razie na korzyść zespołu Face. Czy to koniec? Walczy jeszcze Hades. Osamotniony, 1-4, ale z dwóch stron atakują go antyterroryści. O tym razem akurat Ents trafiło w złe miejsce, jeżeli chodzi o ofensywę. Ale a długo trwa ten atak. Także to będzie stwarzało Robsowi olbrzymie możliwości zaskoczenia przeciwnika. Karigan przychodzi przed tego smoka. No dobrze, ten smok też był, bo mógł dycha podłożyć bombę. No ale teraz właśnie, przede wszystkim na Robsa trzeba uważać. Czekają zawodnicy Face. Oni wiedzą, że to nie jest ten czas, żeby odbijać, że musi Robs podejść troszkę bliżej. I Robs też oczywiście pędzi od strony filarów, tak jak nam pędziło to kółko. A więc popatrzmy, czeka jednak Spinks, tego się spodziewał, ale w złym momencie obrócił się od tej pozycji. Frag dla Karigana, no i teraz tylko Hades przy życiu, ale strzał niecelny, to Face momentalnie wykorzystuje. Tak to później widzieliśmy, że Hades fragował na rampie. Rain po tym kontakcie na bombsite by bał się o bombsite B, że tam zobaczymy faktycznie atak, chciał skontrolować, no ale dość o tym. Teraz faktycznie jest wejście na bombsite B po granatach, Twist namierzony na dwa, gdzie to musi wpaść frag dla Snapiego. Mamy przewagę po stronie Ents, także dobry atak. Oj, teraz Hades z eliminacją, nie trafia Broki i to Hades momentalnie wykorzystuje, trafiając Robsa, a zatem jest kolejny frag dla Hadesa, zobacz, kolejny trafienie, tym razem przez Smoka, gdzieś zdaje się w kuchni na rotującym zawodniku antyterrorystów, no tam... Ale to jest jednak dobre ustawienie Reina, jest przygotowany, znaczy dobrze wcelowany, jednak poprawi to ustawienie celownika w odpowiednim momencie i cały czas, no terroryści atakują, ale muszą odcinać, muszą martwić się także o pałac. Nie, to była takie, to była taka strata, która była wkalkulowana w to ryzyko, tymczasem Twist przed szansą, Madden mocno bity, Broki jeszcze odcięty Smokiem, ten za Smoka wychyla, by zdobyć fraga. Broki pokazuje, jak jest dobrym snajperem. Teraz kolejna eliminacja. Dycha trafiony. Hades, jeszcze on ze snajperką. Ale tutaj nie ma dużo przestrzeni. Hades namierzony. Broki! Wow, jak on to zrobił! Ale to... O tutaj, czy jeszcze sprawdzą te pozycje? Cały czas snajper celowany snap i poradzi się z jednym zawodnikiem, ale Broki jeszcze jest gotowy, by odpowiedzieć. O, nie pomylił się absolutnie Broki.
A widać było, że od razu obawia się, że okej, jak tu jest ktoś na rampie, to Sphinx może być w pałacu, momentalnie dorzucony zapalając, jak tylko się wycofywał. Ale widać, że terroryści chcą przyspieszyć w innym miejscu. To tam, czy będzie defensywa przygotowana? Karrigan na razie przede wszystkim przeżyć, przetrwać, grać na czas, aż nadejdzie wsparcie, ale Dycha idzie do przodu po fraga. Twist teraz przygotowany, ale Paweł radzi sobie także i z nim następny. W kolejce proszę się ustawić, panowie, bo Dycha jest rozgrzany. Jest trzecie trafienie od Dychy i przewaga, 3-1. Nie, no teraz nie Dycha, tylko 3 dyszki bym powiedział. No fenomenalnie teraz Dycha. No kilkukrotnie już N zaskakiwał swoimi decyzjami zespół FaZe. Oni nie potrafili się do tego przygotować. Madden teraz ucieka, ale nie wiedział, że tam będzie ustawiony Robs. Tylko teraz to wejście, no już teraz problematyczne, bo nie ma domknięcia od shorta. Twist może pomagać, świetny granat. Teraz jeszcze wyjście, jeszcze flash. Jest kolejny zawodnik do pomocy. Ciężko będzie się przebić zawodnikom N. Oni muszą fragować. Teraz eliminacja od Hadesa. Przez to jeszcze pojawia się szansa. Hades znów skutecznie. I teraz mamy sytuację 2-3. No to jest do zrobienia. Jeszcze Sphinx dokłada trafienie. Tutaj coś się, mam wrażenie, zacięło. Nie, tak, tutaj... No właśnie, bo tutaj nie widzieliśmy tego dokładnie na tak feedzie. Patrzy. Aż za 26 punktów dobry życia. Palak. Dobry też palak oczywiście sprawiający, że Broki na razie nie może wychylać. Kolejne palaki, teraz Rain będzie musiał wyjść pod tego Mołotowa. No i Sphinx doskonale wyczuł ten moment, żeby wychylić po raz kolejny, a więc jest przewaga 4-3. Doskonałe to wyjście na bombset A. No i teraz Dycha, który już zachodzi na plecy. Twist nie sprawdził dobrze tej piwnicy. Ten już od konektora czeka też snapi na blisko. Po tym jak dostał informację, by uważał na konektor, bo tam już się czaił Twist. No ale właśnie, Dycha w dobrym momencie odpalił wrotki, by wejść na plecy i tylko Rob przy życiu. Wszystkie oczy skierowane na niego, ale tutaj będzie mu bardzo ciężko. Obijany mocno, nie miał tu żadnych szans. Sphinx to wszystko dokończył. 20 fragów Sphinxa. Teraz będą się bronić. Wejście na bombside B. Tutaj Sphinx, tutaj Snappy. Ten grant może być bardzo bolesny, ależ zabolał Reina. No i wyskok terrorystów już jest w toku. Sphinx na razie nie może się wstrzelić. Traci Snappiego. Sphinx tracił bombside B. Zawodnicy CT. No i wydaje się, że tu będzie bardzo ciężko. No potrzebują bohatera, tak jak potrzebowali Dychy w pierwszej rundzie, ale tu wydaje się, że w sytuacji 3-5 będzie niezwykle ciężko. A jeszcze Dycha pomylił się, kiedy Robs był na plecach. Wyjście Maddena jednak, no i chyba ładujemy się fraga. Ładujemy fraga. Ładujemy tego fraga. No mam nadzieję, że ładujemy. Rain był obity, więc to powinien być łatwy frag dla zawodnika antyterrorystów. No i znowu Polacy we dwóch. Dycha, Hades. Bez defuza jednak nasi. Jeszcze Hades tam cały czas atakowany. Oj, tu blisko jeszcze Robs, który fragę zdobędzie. Dycha znowu na plecach. No nie może trafić tego Robsa biednego. Może być coś ciekawego. Zobaczmy. Twist jako pierwszy przeskoczył sprytnie, chociaż headshot wpada. Broki zagubił się na moment. No Broki długo się męczył z tym wejściem, a w międzyczasie i Hades fraguje. Także to jeszcze jest do zrobienia, chociaż Hades mocno bity i Karrigan w dobrym momencie. O, proszę. Złapałem tego naszego snajpera, chociaż Sphinx z fenomenalnym headshotem z Digla. Broki już agresywnie chce podejść. Madden jest na to wszystko gotowy, chociaż ten złapany. No i teraz 3-2, a była taka przewaga. Czekajmy jednak, Karrigan ucierpiał jednak. On ma 55 punktów życia na koncie, a te terroryści się zbierają. No teraz 2-2 nam się zrobiło, bo tutaj troszkę zlogowany ten feed. Wydaje się, że już nie będą odbijali zawodnicy antyterrorystów. Czekali na błąd, czekali, że ktoś się pokaże, ale wydaje się, że zachowanie tej broni to będzie najlepsze, co mogło zrobić. No i tak, 3 broni zabrane, jeszcze frag dla Dychy. Ale brakuje to defuse Dycha! Co to był za strzał? Okej. Okay. Wow. Szkoda, że musieliśmy Dycha tyle na to czekać, bo... Matko boska. Bo czasu nie było. Tak, ale są przecież te, jest przecież ten scout, są karabiny. Oj. Tam jest dwóch defensorów, dorzucane granaty, ale Rain już bardzo daleko, ale tam świetnie złapał go Sphinx. Jest przecież cały czas Snappy i teraz ta defensywa faktycznie działa. No doskonale to wszystko wymyślili zawodnicy antyterrorystów. Za brakło bardzo niewiele, ale jest już Dycha z Diglem i to jest już przewaga 4-2. Ucieka Broki. W międzyczasie daje grać Robsowi, licząc, że on będzie w stanie coś ukąsić. I on ukąsił, ale sam też stracił mnóstwo punktów życia. Madden z eliminacją, bomba leży, Robs zostaje sam. No to ryzyko Face Clanu z tym rushem na bombset B teraz naprawdę bardzo zaryzykowali. A Enz było na to wszystko gotowe. Ważne oczywiście był Sphinx za kaczem, bo on po pierwsze zdobył entry flaga, po drugie obijał rywali. No ale tych pieniędzy było bardzo mało. No i taktyczny wjazd na bombsite A. Tutaj Hades za chwilę od strony konektora, chociaż on odcięty smokiem, jest Madden od respa. Ale tutaj już wpuszczony jeden zawodników, chociaż Hades, jeden, drugi, trzeci, Hades! Ależ to siadło! Teraz trafiony przez smoka Hades, ale swoje zajął w tej rundzie. Jeszcze Madden sprytnie za smoka, tam Robs w końcu wyjdzie po tego celownik. No poszła kierownica delikatna ze strony Maddena, ale nie szkodzi. Co się odwlecze, to nie uciecze. Twist jeszcze walczy, ale Madden, tak jak powiedziałem,
często szybkie, agresywne, a tutaj właśnie, na Mirażu też ważna jest ta kontrola mida i o tym doskonale Carrigan wie, tymczasem Broki na rampie, ale namierzony z pewnością i za chwilę szansa dycha, bardzo skuteczny jednak dyszka, chociaż odpowiedź od Carrigana, no i to jest 4-4, ale dycha mocno bity, pamiętajmy o tym, no i Rox, proszę bardzo, co teraz postrzelał, ale Spinks jeszcze pod balkonem, czy wiedzą o nim, wydaje się, że tak. Spinks chyba skanował, chociaż jeden frag zdobyty, ale to już wszystko w rękach Hadesa, który no, był pilnowany przez Carrigana, także flash poleciał, sam Rain tym flashem oberwał i to uratowało Olkowi życie. No tu jeszcze Runboost, teraz plant w toku, jest flash, ale świetny jeszcze! Bit Hadesa, Hades, ajajajajaj, jak było blisko, ja już wierzyłem, już wiedziałem, byłem pewny, że trafi, no dokładnie, a jednak nie trafił, jakże szkoda, bo za chwilę, no wiedziałby o trzecim rywalu, który plantował przecież bombę, tak, no to teraz wyjście Snapiego, proszę bardzo, jaki wrotkarz, ale tutaj Broki cały czas się czai przy respie, sprawdzi za chwilę plecy, ale Spink się nie pomylił i to będzie runda dla Ens na 14-8. 14-8, terroryści na fullu, terroryści atakują bombsite, a tutaj Madden, błyskawiczne dwa trafienia, no takie wejście po flashu od dychy, Madden jeszcze walczył, jest też dycha do pomocy, świetne skany, Madden zalicza tutaj asystę, a tymczasem Spinks od respa w dobrym momencie wychyla na pozycję. No i taka runda bez historii, bez, no zobacz jakie humory mają gracze Ens, tutaj wszystko funkcjonuje. I jeszcze w linii ustawieni rywale, o to akurat jest coś, co nie powinno się pojawić. I kompletnie oślepieni, to tak, trzeba bo flash był świetny, to jasne. No ale tutaj widać, że Face ma kłopoty, no taki moment trzeba wykorzystać dycha! Przygotowany, Rob Carrigan na ziemi! Całemu zespołowi. Każdy dokłada cegiełkę do tego sukcesu, bo wygrana na pierwszą drużynę świata to z pewnością jest sukces Hadesa i dychy, a nie wierzę, żebyśmy mieli tutaj inny scenariusz. Dla mnie to musi być już GG, chociaż jeszcze próbują gracze terrorystów, ale 55 sekund, strata dwóch zawodników do rywala, przewaga broni po stronie CT, jeszcze Madden z eliminacją, Hades trafia ze snajperki i już tylko Twist przy życiu. Chyba nie może uwierzyć to Twist i nie może w to uwierzyć żaden z zawodników Face, że tak się to wszystko kończy, a więc brawo Hades, brawo dycha, brawo Ends. Bo oni triumfują dziś z pierwszą drużyną świata wynikiem 16-8 w pełni kontrolując ten mecz.